Informacja dla Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie analizy oświadczeń majątkowych składanych staroście Słupeckiemu w 2016 roku. Zgodnie z artykułem 25c ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998, tekst jednolity z 1 września 2015, obowiązkiem starosty jest przedstawienie Radzie Powiatu analizy oświadczeń majątkowych osób, które zgodnie z tą ustawą są zobowiązane do ich składania. Zgodnie z ustawą na moje ręce w terminie do 30 kwietnia bieżącego roku złożonych zostało 55 oświadczeń majątkowych. Członkowie zarządu 3 oświadczenia, sekretarz powiatu 1 oświadczenie, skarbnik powiatu 1 oświadczenie, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 20 oświadczeń, pozostałe osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty 30 oświadczeń. Do wszystkich oświadczeń majątkowych zostały dołączone kopie zeznań o wysokości dochodu osiągniętego w roku 2015 PIT. Jeden egzemplarz każdego oświadczenia został przekazany właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osób składających oświadczenie Urzędowi Skarbowemu. Podczas analizy złożonych oświadczeń majątkowych stwierdzono, że z roku na rok rośnie liczba oświadczeń wypełnionych bezbłędnie. Jednak w niektórych nadal powielane są błędy z lat poprzednich. Do najczęstszych uchybień zauważonych w złożonych oświadczeniach należą wykazywanie łącznych dochodów bez określenia kwot uzyskiwanych z każdego tytułu, nieprawidłowe określenie tytułu prawnego wykazanych nieruchomości, podawanie miejsc położenia nieruchomości w części B niezgodnie z chronologią wykazywania tychże nieruchomości z części A, niepodawaniu instytucji, w której zaciągnięto kredyt wykazany w punkcie 10 części A. Powyższe drobne uchybienia nie stanowiły podstawy do podejmowania dalszych kroków i występowania do Urzędu Kontroli Skarbowej o kontrolę oświadczeń. Jedno ze złożonych oświadczeń majątkowych przez osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu starosty zawierało informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty takiej działalności prowadzić nie mogą. Dlatego też zmuszony byłem rozwiązać umowę o pracę z tą osobą na podstawie artykułu 52, paragraf 1, punkt 1 Kodeksu Pracy. Część jawną wszystkich oświadczeń majątkowych opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupeckiego. Złożone oświadczenia przekazane zostaną do Biura Informacji Niejawnych, gdzie zgodnie z ustawą będą przechowywane przez okres 6 lat.